Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień dobry. Witam Was, drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, w ten sobotni poranek 30 października. Chcemy ten dzień rozpocząć od słuchania się w Słowo Boże, które dziś w Książeczce z Biblią na co dzień zaczerpnięte jest z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 15 rozdziału, a także z Ewangelii według świętego Łukasza, z 4 rozdziału. Słuchajmy się wspólnie w te słowa. Ja jestem Pan, Twój lekarz. Gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. Paul Gerhardt w jednej ze swojej pieśni zawarł takie słowa: łaskawie pomóż chorym, pociechę ześlij z góry tym, którzy omdlewają, we dnie i w nocy łkają. Drodzy, to Słowo Boże z Ewangelii według świętego Łukasza opowiada o zakończeniu jednego z dni, które tutaj przeżył na ziemi Boży Syn Jezus Chrystus. Kiedy sięgniemy trochę wcześniej w tym 4 rozdziale do historii, którą przedstawia nam Ewangelista, znajdziemy poranek w szabat, kiedy Jezus naucza ludzi w synagodze. Tam dokonuje uzdrowienia człowieka, który był opętany przez demona. Później zaś, kiedy skończył nauczać, udał się w Kafarnaum do pobliskiego domu, gdzie mieszkała teściowa Szymona Piotra. Tam również Jezus ją uzdrowił. Następnie zaś słyszymy właśnie tą opowieść z dzisiejszego tekstu z Biblii na co dzień, kiedy słońce zachodziło, wszyscy z okolicy przyprowadzali do Niego swoich chorych, by im pomógł, a On na każdego z nich kładł ręce. Ten dzień z życia Jezusa, Jego sposobu na przeżywania Dzień Święty, Sabat, myślę, że może dla każdego z nas być tym wzorem do tego, by w ten sposób może próbować przeżywać swoje święte dni, a może i każdy dzień. Jest zachętą do tego, by o poranku, w dzień, skorzystać z zaproszenia i raczyć się Bożym Słowem, chłonąć to Boże nauczanie do swojego serca. Później zaś, tak jak Jezus, iść w krąg rodziny najbliższych i także tam doświadczać tych możliwości, które daje Bóg. Możliwości bycia uzdrowionym, kiedy to nasza obecność, a może obecność innych ludzi w naszym życiu, sprawia cuda. Dokonuje naszego uzdrowienia. I później ten wieczór, kiedy inni przychodzą. Czy to nie może być zaproszenie do tego, byśmy tych innych, tak jak ci z Ewangelii, przyprowadzali do Jezusa w swoich modlitwach, w swoim błaganiu o ich zdrowie, o ich uleczenie, o pomoc dla nich od naszego Stwórcy? Jezus, szczególnie właśnie w Kafarnaum, okazywał swoją moc i swoją troskę o każdego człowieka. Tam ten przykładowy Jego dzień pokazuje, jak wiele w Nim było miłości do ludzi. Jak widział potrzebę do tego, by wzmacniać ich wiarę, nauczać ich. I przecież tak jak czytamy w Ewangelii, ludzie widzieli, że w Jego mowie jest moc.
że to, co mówi, to nie są zwykłe słowa, to nie jest powtarzanie czyjejś nauki, ale jest to autentyczna Boża moc. Bo te słowa przemieniały ich serca, skłaniały ich do myślenia. I ta Jego moc uzdrawiania, która przecież każdemu z nas jest dana. I choć może nie czujemy w sobie mocy tego, by ją uzdrawiać tak samo jak On, to jednak przecież nie możemy wątpić w siłę naszej modlitwy, a także tą uzdrawiającą moc obecności drugiego człowieka w naszym życiu. W Jego wstawiennictwo za nas, ale także i nasze za innych. Chcielibyśmy więc i ten dzisiejszy, i jutrzejszy świąteczny dzień może spróbować przeżyć tak jak Jezus. Nauczając, będąc nauczanym, uzdrawiając, odwiedzając, budując relacje rodzinne, ale także i w modlitwie i w czynie, pamiętając o tych, którzy potrzebują naszej pomocy, potrzebują Chrystusa. Niech więc dobry Bóg pobłogosławi nas, ten nowo wschodzący dzień, i da nam wiarę w to, że Boże Słowo jest zawsze prawdą i naszym drogowskazem ku naszemu Bogu. Amen.